Mir, zobaczcie, tu nie ma żadnej ryby. Tu nie ma nic. Zobaczcie, ja pokazuję wam kilometr. I tu nie ma żadnej ryby. Gdybym to zrobił 40 lat temu, ale dziewczyny są, tu byłoby 50 spławów. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Tylko wytrute, wymordowane, wymięsiarzone. Słuchajcie, tu nie ma nic. Tylko wymordowane. Byłem w tym tworkach dwa razy u kolegi. Żyje, żyje. Podyskutowałem sobie trochę tam. W porównaniu z tym, co dzieje się na platformie wędkarskiej, to powiem wam, że tam są całkiem normalni ludzie. W porównaniu z tym, co widzę właśnie tutaj na poziomie wędkarstwa. Mucha idź stąd. Znaczy mówię do muchy, nie do psa. Jak myślisz, operacja Zajkosiowicz, by coś albo Czai pomogła? Na front do braci. Na front! Dokładnie, no braci. I tam by się sprawdzili. Chłopaki za nas walczą. Chłopaki, którzy... Wiecie, co robią te chłopaki? Prasują żelazkami Polaków. Prasują staruszków żelazkami, żeby od nich wydobyć pieniądze. Kosują, gwałcą, mordują. I to jest, słuchajcie, to są Zajkosia, Zajkowskiego bohatery. Bo to nie można inaczej. Gieroja. Gieroja, sława kokainą. I co się, zobaczcie, kim trzeba być, żeby mieć za bohaterów tych, którzy prasują żelazkami obecnie, tych, którzy zabijają w Odessie, w strasznych żywcem podpalają, podżynają gardła, wsadzają szmaty. Takimi samymi metodami, jak u nas to robili w latach 40. Kim trzeba być, żeby kogoś takiego popierać? No, takim samym. Nic na to nie poradzę. Rodzą się tacy i dobrze, że oni nie wchodzą na mój portal. Zresztą są likwidowani, kasowani, natomiast wchodzą do portal do Tekli i tam się wypruwają, słuchajcie, z tych swoich wyprutych, podłych i haniebnych myśli. Sebastian pyta, gdzie na ryby? Do Rapy. Ale który Sebastian? No który? Spod Warszawy? Naczelny. A, sam Sebastian! Sam Sebastian, mój car! Eminencja YouTube. Nie, inaczej. Sam Sebastian, mój cesarz. Cesarz rybactwa. Sebastianie, pozdrawiam cię podwójnym salutem rzymskim. Jesteś dla mnie wyżej, więcej niż Bóg. Więcej niż cesarz, jak car. Gdzie na ryby? A, podwójne dno znalazłem w tym, co powiedział Paweł. Czyli sam Sebastian widocznie nie może wywołać do tablicy Sibora, bo Sibor mu pokazał tyle, co trzeba, aż za dużo. I teraz szuka, żeby gdzieś złowić. Czyli tak, gdzie na ryby? Sebastianie, przyjeżdżaj, tu tam mym karasie. Za małe kilo. Oni tak, słuchajcie, kochają te pieniądze, że nawet z tej biednej rzeki, która już jest tak wymordowana ze wszystkiego, nawet i z wody, bo ta woda jest ściekiem, dalej mówią: no chodźcie tu, chodźcie, będziemy robili tutaj żawody. Albo te, no będziemy tutaj was zabierali, pokazali na czym, gdzie wy zabierzecie, kogo zabierzecie, na co wy zabierzecie. Na rapę na tydzień 3 kilo, za 500 dziennie. Ja taki rap 15-20 mówiłem dziennie. Boże, co tu się w ogóle dzieje, człowieku? I oni kreują wędkarstwo w Polsce. Łybka. O, tak jak puścili Batmana w Stanach Zjednoczonych, to tego dnia ileś osób wyskoczyło z okna, myślał, że lata. Poważnie. I to jest właśnie to wędkarstwo. Oni myślą, że ci, którzy mają pojęcie o wędkarstwie, bo rybę pokazali. Nie. Oni mają w ogóle pojęcie o niczym. O niczym nie mają pojęcie. Pamiętam, jak słońce dopiero co wstawało od strony Tarchomina. Takie wielkie brzany po 3-5 kilo wyskakiwały metry nad wodą. Piękne widoki. A dzisiaj nie ma nic. Wszystko jest... Ja tutaj coś... Oni w ogóle nic nie widzieli, człowiek. Jak ja kończyłem, to oni się pojawili, rozumiesz?
Oni w ogóle kurwa nic nie wiedzą. No to już wtedy była pinda. A oni mówią, o teraz to nic nie ma. Podpisujcie umowy z przewodnikami wędkarskimi. Złapię, płacę. Nie złapię, nie płacę. No, przewodnicy wędkarscy powinni płacić 10-krotnie więcej, bo oni są 200 razy w roku na rybach, a normalny wędkarz jest, nie wiem, 30-50 razy. No. I dlaczego tyle samo płacić? Tak jak Hitler w Hitlerjugend i Stalin w tych swoich też jaczejkach grupował dzieci i młodzież i uczyli ich po prostu z bardzo złych rzeczy. I oni potem dalej na przykład pokazywali dzieciom, jak torturować ludzi. A to byli prawdziwi patrioci. Dzieci o tym nie wiedziały. Dzieci już potem miały na tyle przekonania, że ktoś to im pokazuje, jak torturować. To samo robiły te dzieci, bo myślałem, że to jest prawda. I to samo jest dzisiaj w wędkarstwie. Że pokazują wam ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, a nawet robią coś odwrotnie. Mówią, że jest ryba, nie ma ryby. Kreują wędkarstwo psychopaci, dla których nawet w tworkach nie ma miejsc. No jeszcze jest ta cała szarańcza typu właśnie Zajkowski, typu Czaja, czy tam inne. To są po prostu potworniaki. Był kiedyś na Tarchominie, na wysokości klasztoru, tam gdzie młodzi księdzowie się szkolą. Było takie jeziorko długie, a woda w tym jeziorku była nawet w takie dni, kiedy było 35-40 stopni, lodowata. Dlatego, że biło tam źródło. Ta woda była taka jasnozielona. Ale nie od glonów, tylko taki kolor miała. Tam chodziły przy brzegu, no nie, bez przesady, takie liny. Ale stałeś cicho i idzie. Słuchajcie, tam jak się woda wlewała, tam były ryby, słuchajcie, jakie tam były silne okonie, krasnopióry, szczupaki, liny potężne. Słuchajcie, tam były niesamowite ryby. Pewnego dnia ksiądz przekopał, ksiądz tak, bo coś mu tam zalewało, bo też tam takie stawki były na terenie. Szło się ścieżką wzdłuż Wisły i wyobraźcie sobie, że 2 czy 3 metry dalej to jeziorko było i tak było, że nie było widać. Ale fajnie, bo na przykład od 6 do 7 było brania i cały czas na przykład o koni 10-15 można było złowić, a potem żebyś nic. Nic. Oczywiście trzeba byłoby poznać, ale ja tam nie siedziałem, bo ja wolę wodę bieżącą. Niebywałe uroczysko, coś pięknego. Zostało zamordowane w latach już 90. Powiedz, co dzisiaj spotkaliśmy? Sznury, psy? Sznury powywieszane na drzewach, sumiarze, nie? Ciekawe, kto to jest. Białe plecionki, białe sznury i taka plecionka jest szukanie jakiegoś 16-latka. Taka jest opieka nad młodymi ludźmi w kraju. Taka opieka, że jest jeszcze w historii Polski, nawet sprzed Mieszka, nie było takiego odsetka samobójstw. To jest niebywałe, co się dzieje. I dlaczego powiedziałem? Bo tam taka śluza była, a w ogóle kiedyś była rzeka, chyba po wojnie czy przed wojną nazywała się Skurcza. W ogóle kiedyś Białołęka to była naszpikowana różnymi rzeczkami, kanałkami i tak dalej. Wszystko zostało wymordowane, zniszczone, zajebane. Wiecie, ile tego było? A dzisiaj jakby to się ta społocz tutaj na moje miejsca, słuchajcie. Jezu, dobrze, że z jednej strony dobrze, że tak jest, że te moje miejsca ukochane są zniszczone, nie ma nic, a nawet nie ma, bo jest ziemia. Bo jakby ta swołość, te zajkowskie, kaleki ze wschodu, jakby weszły w moje miejsca, przecież ja bym tutaj, a tak nie ma tych miejsc, nie ma ryby, już nie przyjadę i tam sobie. Latem stoję na tamie, księdze świeci, gwiazdy widać, mówię, kurczę, co jest? Siarczysty deszcz pada poniżej tam. I wziąłem tak ryj, ani jedna kropla nie spadła i widzę księżyc i tam. Tyle było na rybku. Słuchajcie, to było miliardy. Nie, bo to nie były miliony, były miliardy. Czegoś takiego już w życiu nigdy nie widziałem. Widziałem różne takie podobne rzeczy, ale takie czegoś nie widziałem. Słuchajcie, to są rzeczy niewyobrażalne.
ile tego było. Słuchajcie, widzieliście takie ukleje? Takie były na kanale Żeleńskim, na Ciepłym. Bo ja tam nie chodziłem, tam było robactwo, tam był spęd tego wszystkiego, człowieku. Ale kiedyś takie żywce łowiliśmy, mówię, to pójdziemy tam. No takie ukleje, takie ukleje. A mówię, no kurde, za duże. Właśnie nie za, teraz wiem, że nie za duże. Nie za duże, bo eliminowałeś takie sandacze. Dwa, trzy, piątkę, siódemkę, o tak. Tak to powiem. O, dzisiaj jakby ty, dzisiaj jakby ten kaleka ze wschodu w siódemkę złowił, to przez człowieku. BBC by mówili, człowieku. Koniowanie by było do grudnia. Nie, o Jezu, ale to wiesz, to byłoby upiększanie. Więc no, daj spokój. A dzisiaj co? O, ukleja się spławiło. Ryby są wytrute. Wał wody przesuwał się. Nie ryba. Bez wiatru wał wody przesuwał się. To były różne ryby. Aż poszedł kilometr dalej. Wał wody. Ta ma jedynka na Tarchominie. Fajne jazie były. I tam po drugiej stronie taki blat i wolno przesuwająca się woda. Oczywiście kolektor działa. To uwierzcie mi, godzina 19, 20, 18. I teraz uważajcie. 100 rzutów, 100 brań. 3 zapięte, 5 zapiętych. I Maciuś Jagiełło podszedł, ja małolatem byłem, nie? No co tam? Cześć. Tu jest 100 rzutów i mam 3 ryby. Tak. Jak to? I widzisz, i powinien Maciek teraz zrobić 100 pompek, bo nie powiedział mi. A pokaż na co łowisz. Wziął w rękę tą obrotówkę. Pamiętam jak dziś. Kotwicę, a kotwica no po prostu tępa. I odszedł i nic nie powiedział. Na tępę kotwicę, bo wiesz, no małolatem byłem, nie? Ja też był małolatem. I pamiętam, jak łowiłem te jazie, tam taki blat, jakieś przejdę po Tarchominie, pokażę wam te miejsca, jak to wyglądało. Ja myślę, ten kamień taki, ale ten kamień zawsze był zakryty. I tam non-stop, tu spław, tu spław. Tam nie było przerwy w spławie, rozumiecie? Bo miałeś jak okiem, w sztepie szerokim, nie? Pyk, miałeś tak z 500 metrów kilometr. Czasami 3-4 spławy. Non-stop były spławy. Jak łódką przepłynąłeś po tych takich płytkich wodach do 2 metrów za kolektorem, jak, no słuchajcie, takie szły łuny, to w każda ryba tam była, każda. Coś było tak potworne ilości ryb. No przepływa! Cerata? Cerata. Pamiętam jeszcze, jak na wyspie klenie wchodziły w drugiej połowie sierpnia, chociaż pleń ma między 15 maja tarło. W drugiej połowie sierpnia było tarło klenia. Takie klenie wchodziły pod prąd na wyspie mojej kochanej, której nie ma, którą zniszczyli bandziory. Pod prąd wchodziło parę kleni, aż takie czarne miały, słuchajcie, barwy. Tak się chlupotały, że z 300 metrów usłychać to było. I teraz śmieszy mnie to, jak jakieś takie, no miałeś pokazać, no co wam pokażę, no pójdę w miejsca takie, gdzie coś jeszcze można złowić i co? Że umiem złowić? Ja umiem złowić, ja nie muszę się wam chwalić. No macie, ja tu się bardzo cieszę, nie ma w ogóle robactwa. Czyli oni przychodzą tylko na ryby, rozumiecie? Oni przychodzą tylko na ryby. Nie żeby zażyć. Oni są tylko po to, żeby złowić i się pochwalić, żeby chrywnę zarobić. No i jak się te żydowskie pieniądze nazywa? Szekle. Przypłynął w nocy kiedyś tam. Nie da rady łowić. Jakiś tam zawiślak, jak macie Tarchomin, te działki i wysokie napięcie. Zasumiło. Jakiś rybak, nie? Zasumiło. Pamiętam, jak one waliły. Słuchajcie, to nie jesteście sobie sami wyobrazić. No, oni by chcieli tam wejść. Te obecne, wiesz, aby to mordowali. O Jezus Maria, i te zdjęcia, i to. Oni by chcieli do prasy, wiecie, tej takiej zagranicznej, żeby im w dolarach płacili. Nie ma, nic nie będzie, żadnych tego. Ty, ale jak to? Oni Ściborowi nie chcieli płacić za dużo i teraz, a chcieliby, żeby im płacili im Animal Planet?
albo jakiś inny, albo inne jakieś te. Nic wam nie będą płacić, bo wy nic nie potraficie. Są jeszcze miejsca, gdzie są ryby i powiem wam, że a niech będzie, może się na mnie wkurzyć mądry Rafałek. Nie mówi tak, stoni. Połapał grube sandacze, ale grube. Widziałem parę sztuk, bo to widzę ten sandacz, ten z tej strony, ten z tej strony. No i jeszcze tam gdzieś coś, ale on ma pojęcie, rozumiecie? Brałem na różne ryby i łowili. Wielkie dzisiaj krzyżaki, wielkie. Weź mnie. Dobrałem ich na brzany, na rapy i na inne ryby. No i co? A potem sprowadzili swoich fusów. Nie, no to co? O czym my mówimy? A taki ten, co go usunąłem, Beny, no to miałeś pokazać. Miałem pokazać, ale co pokażę? Żeby mnie się tu zjechało towarzystwo, tak jak mądremu Rafałkowi tam powyżej Pilicy. I co będą? My! Do kamery i zabijać ryby. O ile trafią w ogóle, no. A Buda! A fakt zaczął się pojawiać w tych rejonach na początku lat 2000. No to już taka końcówka była ryb. Ale Rafałek Mądry, ten właśnie co tam powyżej Pilicy, trafił te sandacze takie grubasy. Tam nawet jeden ponad metr był. No to tam te bydlaki na dole złapali takiego metr z hakiem na zrywkę. Bydło, które troluje. I bydło, które ma układy z bydlakami. Na zrywkę, słuchajcie, złapali się chwalą. No, ale to bydlaki są, słuchajcie. Nawet na karę śmierci nie zrozumiałem. Siedzimy na dwójce z Michałem, klenie łowimy w nocy. Mówię, to ja idę na patykową, nie? I coś tam, nagle słyszę jebnięcie. Słuchajcie, to było takie jebnięcie, że jakby trelinę zrzucił z Pałacu Kultury. Akurat tarły się krąpie, albo się tarły płocie, albo krąpie, nie pamiętam teraz. I albo Michał przyleciał do mnie, albo ja poszedłem. A Michał, ty ze stówem miał. Czegoś takiego nie widziałem. Takiego po prostu tak potwornego leżenia, ale w ogóle ile to było, będzie. Jak tarły się płocie, one brały przed tabą, to a co rzut to ryba. Ja nie mówię o kolektorach, ja mówię o normalnej tej, słuchajcie, nie stosowaliśmy zanęt, normalnie się rzucało. I co, i tą rybę kto wybrał? Kormorany? Nie, człowiek? Po części kormorany, po części człowiek, ale większość brała trucizna, no i brak tarli i tak dalej. No. Dla mnie to są małolaty w sumie, nie? Ale oni nie mają pojęcia o wędkarstwie, a oni kreują obraz wędkarstwa. To jest najgorsze, co może być. Bo co, bo pójdą i nałowią karasi, linów, nie, ten gdzieś wyśle jakiegoś małolata, ale oni nie mają pojęcia o tym, rozumiecie? Jaki jest problem złowić rybę jeszcze dzisiaj? Jest już coraz większy, ale nie ma problemu, żeby pojechać i złowić rybę. Pokażę. Pojedź trochę z tym robactwem, bo za grzeczny jest. Teraz pojadę z k***a.